Po hiszpańsku? Po polsku? Nie, dawaj normalnie trochę, na koło, małej. Tylko trochę. Ty, zacznij na koło. Po polsku, po włosku, po hiszpańsku i znowu po polsku, tak wiesz. I gdzieś angielski z niemieckim jeszcze tam. So this you can do in English if you want. Okay. Proszę cię, on po polsku. Zobaczmy, nie. Jak będzie. Dobra. Po polsku dobra. Rozmawia. Dobra, okej. Okay. Dzień dobry, Misia. Dzień dobry, Tomasz. Jak tam? Dobrze, u mnie dobrze. Potrzebujesz taping, no? Potrzebujesz taping. Dużo taping. Dobra, dużo taping cały czas. Dlaczego? Co to było tutaj? Była kontuzja kciuka. Poważna. Taka kontuzja. Kontuzja, tak. Kość no. wypadła i teraz trzeba tą kość zatejpować. Że jak dostanę... Codziennie. Dlaczego? No bo nie wolno bez tejpa iść na trening. Brawo. Brawo. I dlaczego? I dlatego, że bym nie straciła kciuka, że tak powiem, na całe życie. No. Więc musimy tutaj ładnie zatejpować kość, że jak dostanę w kciuka, nie daj Boże, przy bloku, a dostaję co jakiś czas, żeby mi znowu nie wyleciała. Brawo. I żeby nie bolało. Dlaczego? Dlatego. Dzień dobry, jestem Tony, fizjoterapeuta de la Chemica Police i nic, jestem, ja przejdę do Polski 3 lata temu. Dla mnie komunikacja jest najważniejsza na moja praca i dlaczego ja spróbuję do uczyć po polsku. Od pierwszych lat tutaj w Chemica Police spróbuję uczyć po polsku, do mówić po polsku. Pierwsza sezon było duże dziewczyny w Polsce, tylko tutaj było Małgorzata Teglinka i ja mówię z ona z po polsku, ale reszta było 6 polscy ludzi i dla mnie było lepiej, kiedy może mówię po polsku trochę, no. Na nadgarstek kładziemy dużego tejpa. Potem małego na palec u góry, przy tym i żeby się trzymała reszta tejpów. I najpierw kładziemy proste tejpy dookoła palca, a teraz usztywniamy kość. Wydaje mi się, że Tomasz miał opowiadać, brawo Toni. A teraz usztywniamy tą kość. I takie usztywniamy. Mocno, bo nie za mocno, bo będzie silny palec, nie ale nie będzie mocno. Problem. Tak. No. Most important thing is to try, for example, this taping is something like, it's kind of mixed taping. I have to invent this taping because it was on a special situation. This finger was out of the place two times, this and the other one. So we have to find a way that with this tape, the finger is every time fixed and strong and that she can take and she can block strong balls every time without the problem, no? Because the capsula here is for sure not so strong like before this injury, no? Teraz druga, no? Dawaj. Druga? Druga też. Jesus Christ, Tomasz! To było też, no? To było też, to teraz no, druga, no. Tak. Po dwa tygodnie przed, tak. Tu i potem no, to. Najpierw była lewa. To było niesamowite. Jeden taki przypadek na świecie. Pierwszy raz, ja widziałem kontuzję taką. No, tak, była najpierw lewy. No to wszyscy mnie... No on dokładnie, ta tutaj, to miejsce, to tu, ta kość wyleciała mi tu. I po prostu. Pchać i później tak, było... Tak. I mi wyleciała. No i potem ją włożyliśmy na miejsce. I pamiętam, miałam około tygodnia przerwy, bo to musiało się tam zagoić wszystko. Normalnie. Chodziłam w takim usztywniaczu plastikowym, musiałam chodzić. I potem wróciłam do treningów. I po tygodniu zostałam w prawą rękę. Więc już nie było, jak przy lewej wszyscy mnie pocieszali, że to lewa, że nie ma problemu, to prawa to już był problem. Nie, to było pierwszy raz.
palić, no. I żeby było zawsze wesoło. Zawsze jest pierwszy raz. Zawsze jest pierwszy raz, no. I żeby było wesoło. So now the question is, even with the healthy hands, you have to do the taping part or not? No, 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 no. This is only because of... because of Misha. Because of Misha is a special girl. And she got this really strange situation. And only the people who suffer this injury like this, they should, I think, every time to do something, because the rehabilitation every time cannot guarantee that the stability of the finger will be like before. So it's better to tape to be sure that it's not going to happen another again. Could normal people do this in their own way, or you have to go to the specialist? There is some players that after with the years they have experience to tape themselves alone. Mishka? But for example, this tape, she cannot do alone by herself. Umiem jedną rękę. Yeah. Ale nie wiem teraz, czy lewą, czy prawą. Chyba lewą umiem. Maybe. Ja umiem jedną rękę, bo potem drugą nie. Lewą się tapeuje ciężko. Lewą się tapeuje ciężko. But this is kind of hard taping right now. But the normal people for sure, it's not easy to tape yourself alone. Could you tape yourself? Yes, but I'm working a lot of time with the... But not like this, for example, I couldn't. I can do something similar, but not. But I work every day with the tape. It's not easy sometimes to cut the tape, and you have to know how to do it. It's not easy sometimes, no. Ja sobie kiedyś próbowałam kostkę zatapować. Bo tapowałam też kostki i próbowałam sama. Nie polecam. Nie róbcie tego sami w domu. Teraz jest mój ciecia sezon tutaj. Trzeci sezon. I dla mnie teraz jest lepiej, łatwe, do moja komunikacja po polsku jest lepsza i nic, i ja czuję, jest fajne teraz tu do mówić po polsku trochę i tak może, ja myślę, może pomóc więcej, no, w moja praca, no, to jest najważniejsze. Dobra, dla mnie to sezon jest trochę trudno, trudna sytuacja, dlaczego są dziewczyny, gadamy po Hiszpan, do Kolumbia, Madeleine Montaño i Jonkaira Peña, gadamy dużo po Hiszpan to sezon i też ze strony, że po włosku i po angielsku też i z Helena, Stefania też, spróbujemy po serbski też. I oczywiście jest trochę dla mnie trudno do nie zapomnieć mój polsku, no to sezon, ale spróbuj codziennie douczyć trochę po polsku też. Ja jeszcze spróbuj douczyć po polsku, ale ja nie zrobię taki lekcja, taki nie ma za dużo czasu, moja praca, jestem codziennie na pracy i tylko spróbuj codziennie douczyć, kiedy pracuję, kiedy mówię z dziewczyną, z ludźmi i tylko to, no, tak jest sytuacja. No, because it's tragedia, to... Dużo gadamy, ta sezon dużo, duże... Jak jest? Języków. Ale jeszcze raz, dobra. Trochę spięta jest też, jeszcze. Jestem spięta, bo wagę rano robi. Dobra, dawaj.